Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No okazuje się, że Marks miał jednak rację. Powiedział, że komunizm nastąpi czy wybuchnie w najbardziej rozwiniętym gospodarczo kraju. No wtedy on miał na myśli Niemcy, a niestety wybuch w zacofanej, no może nie zacofanej, ale nieuprzemysłowionym i niebogatym kraju w Rosji, dzięki komunistom rosyjskim, radzieckim, rosyjskim. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, także, że Sowieci, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich powstał, Stalin, tam był, dużo ludzi zostało zamordowanych, zniszczonych. Po pierwszej wojnie światowej, no wiadomo jak to było, później druga wojna światowa, strefy wpływów, no i cały ten komunizm padł na pysk ekonomicznie. No i teraz się okazuje, że Marks się cieszy i tam klaszcze w grobie, bo mówi, że w Ameryce następuje komunizm. No i następuje komunizm. Następuje komunizm po 4 latach prosperity Trumpa, no i wcześniej do lat 60-tych, 70-tych Ameryka prosperowała. Później zaczęła od lat 60-tych Kennedy zrobił otwarcie Ameryki na świat, bo powiedział, że Ameryka jest za biała i za europejska. No i od lat 60-tych w zasadzie zaczęła się robić mniej biała i mniej europejska. No i dzisiaj mamy taką sytuację, że w kongresie jest kilkunastu muzułmanów, kilkudziesięciu ateistów, kilkudziesięciu komunistów. No i Ameryka chyli się ku upadkowi, szczególnie finansowo. 5 trylionów dolarów jest rozdawane za tak zwaną kiełbasę wyborczą. Środowiskowe wariactwa idą w kierunku po prostu kompletnego szaleństwa i to kosztuje nieprawdopodobnie dużo, no ale wszyscy co zauważają, to koszty energii na całym świecie po prostu idą do nieba, no do nieboskłonu, można powiedzieć. I to jest część bidenowskiej polityki komunistycznej. Wszystkie te lewackie środowiskowe grupy przekonały go, żeby to robić. No wybrali go po to, żeby był marionetką i żeby to robić, no ale jednak te agresywne przejście z energii kopalnianej na energię w sumie odnawialną, no to idzie to wszystko w tym kierunku, tyle tylko, że bez energii kopalnianej, bez ropy, bez gazu to nie da rady, bez węgla w każdym bądź razie przez długi, długi okres. No, każdy normalny, który rozumie fizykę, który rozumie ile energii jest powiedzmy w metrze kwadratowym wiatru względem metra w metrze sierpiennym węgla, czy ropy, czy oleju, czy gazu, jakiejkolwiek kopaliny, no to wiadomo, tak, objętościowo papier jest inny niż objętościowo nawet węgiel brunatny. No i nie naprodukuje się, rzek nie ma tak dużo, no kiedyś były te wszystkie wodne elektrownie, no i do tej pory są. W Chinach trochę tam poprawiono sytuację powodziową, no i mają sporo energii, no ale oni palą tym węglem, no bo inaczej nie da rady. Bideniści jako komuniści amerykańscy, no oni starają się przekonać tych umiarkowanych demokratów, tych, którzy jeszcze zostali, że jednak, no i opanowali ostatnie dwa pokolenia amerykańskie od lat 80-tych, 90-tych, to dwa pokolenia są zlasowane, mają mózgi na temat rasizmu, równości klasowej, społecznej, no i środowiska, tak. Także, że wszystkie te
dużo chcą tych nawet umiarkowanych, a szczególnie ekstremalni lewiści, no to chcą cięć budżetowych na wojsko, no i starają się kompletnie przearanżować amerykańskie społeczeństwo. Z tego wolnego rynku, praca dla wszystkich, zarobek dla wszystkich, chcą zrobić jeden wielki stan zasiłku. No to długo nie wytrzymuje, bo prędzej czy później zaczyna brakować chleba w sklepach. No i w Ameryce zaczyna się. Są czasami wchodzi się do sklepu, no i są puste półki. No ludzie nie są przyzwyczajeni. Któryś z tych ruskich, sowieckich dygnitarzy, kiedy przyjechał do Ameryki, no to powiedział, że Związek Radziecki, że komunizm nie jest w stanie wygrać z Ameryką. A dlaczego? No bo on był w jakimś takim mniejszym mieście, no i wszedł do normalnego sklepu i on powiedział, że w tym sklepie było więcej rzeczy niż nawet w tym sklepie na Kremlu za żółtymi firankami. No i on wtedy zrozumiał, że po prostu ten rynek, ten system gospodarczy amerykański, system polityczny amerykański, tej wolności wyboru, wolnego rynku i tak dalej, musi zwyciężyć z jednopartyjnym, komunistycznym systemem nakazowo-rozdawniczym, rozdzielczym. No i to było w latach 70-tych, 80-tych i teraz 2021 komuniści amerykańscy eksperymentują z tym. No jest tragedia. Nie ma ludzi do pracy, nie ma pieniędzy, inflacja jest galopująca, no ale ciągle ludzie idą, szczególnie zieloni. Zieloni to mają jakąś obsesję. No patrzą się również na cały świat, na politykę światową, no i chcą zmusić wszystkich, żeby wszyscy to robili, żeby szczególnie Afryka też to robiła. No ale Afryka, powiedzmy, nie chce. Teraz w czerwcu było spotkanie John Kerry, amerykański ekspert od klimatu, no on to jest taki żigolo, on ma jego żona to jest wdową po Heinzie. Heinz to jest ten, który ketchup robi, tak, także Kerry to następny taki polski i amerykański Miller, gdzie całe życie był w polityce. On łachudra to osiągnął swoją politykę na tym, że rzucał medale z Wietnamu. On miał jakąś ciepłą posadkę wojskową, ale rzucał medale, nie swoje w sumie, ale do zdjęć to stawał pierwszy, rzucał tymi medalami, a później jak go się pytali, czy to były jego medale, to powiedział, że gdzieś kupił na bazarze. No ale wyśmieli Kerry'ego. No John Kerry, jeżeli pamiętacie, on startował na prezydenta parę wyborów wcześniej, no to po prostu zamroziło go, kiedy południowoafrykańska przedstawicielka środowiska Barbara Chrissy powiedziała, że w zasadzie Europa i Ameryka musi wybulić 750 bilionów, czyli miliardów, 3/4 tryliona musi wywalić na biedne kraje, żeby biedne kraje podciągnęły się do tych wymagań amerykańsko-europejskich. No, nie podciągną się, oni będą palili i palą. No, ale wracając do tego, Bidenowcy chcą właśnie zaspokoić te kretyńskie ambicje środowiskowe, polityka środowiskowa. No i to jedna sprawa. No a do tego, jak rozdzielą bardzo dużo pieniędzy dla tych wszystkich lewaków, dla tych wszystkich ludzi, którzy liczą na jeden wielki państwo zasiłkowe, no to demokraci się ustawią politycznie. W każdym razie na jakiś czas, dopóki nie zabraknie właśnie rzeczy w sklepach. Bidenowcy starają się przepchać to światowo.
I tak jak wspomniałem, nie za bardzo im się to uda. No jak inne kraje mają z tym się pogodzić? No nie mają budżetu, nie mają pieniędzy, nie mają z czego wydawać. No jak zwykle musi przyjść do tych biednych krajów, jak zwykle Ameryka, Europa, no ale to nie jest coś takiego jak Ameryka, Europa, no to są podatnicy amerykańscy i europejscy, no ale bazę swoją Bidenowcy budują, no i mają większość na razie, ale to jest teraz przetestowane, cena energii leci w górę, braki zaczynają się być już przy stacjach benzynowych, zaczyna to się dziać. To nie jest tylko tak, że tego brakuje. No problem jest taki, że Biden, powiedzmy, niszczy z premedytacją amerykańską energię. Zamknął rurociąg, pozwolił ruskim eksportować na cały świat rurą do Niemiec, z Niemiec do Polski, także to wszystko jest bez sensu. No i teraz jest ten taki klin pomiędzy postępowymi lewakami, tymi środkowymi, centrowymi demokratami, no i normalnymi ludźmi, tak, no bo normalni ludzie widzą, że jednak płacą coraz więcej za prąd w domu, płacą coraz więcej za olej opałowy czy benzynę do samochodu, no i brak satysfakcji czy zdenerwowania tego normalnego obywatela, no to jest pokazywane w tych wynikach oceniających działanie Bidena. No za Trumpa nie było nic takiego. Teraz, pomijając już Afganistan, no w Afganistanie jest cisza, jest kompletnie cisza, jest totalna cenzura. O cenach w Ameryce, o cenach benzyny jest totalna cisza, totalna cenzura. O brakach w sklepach również jest totalna cenzura. Nikt nie mówi. No ale w ceny energii to nawet mogą doprowadzić do tego, że w tej lewackiej Francji po prostu też normalnie wybiorą jakiegoś konserwatywnego kandydata, no bo wszędzie ludzie zaczynają się otrząsać z tego lewactwa. Co ta zielona polityka amerykańska, europejska, co ona powoduje? No powoduje to, że doprowadza do bardzo dużej siły tych autorytarnych krajów, jak Iran, Rosja, także, że sztucznie przyciskanie amerykańskiego węgla, oleju i gazu spowodowało to, że w demokratycznych krajach nie ma inwestycji, nie ma wydobywania, wszystko jest pchane w kierunku słońca, wiatru, no i trochę tej termicznej energii, żeby zapełnić tą lukę, ale Rosja, Iran, Arabia Saudyjska i te wszystkie małe królestwa, one na tym jadą. One mają po prostu nieprawdopodobną forsę z tego. Kompanie energii kopalnianej mają za dużo regulacji, mają za dużo nakazów, mają publicznie są ciągle zawstydzane i wycofują się z tego, a konsumenci no powoli będą się przenosili do tego, tak? Przede wszystkim z pieniędzy. W Kalifornii powiedzieli, że do 2035 roku już tam nie może być samochodów. Zabronili 2024, to już zabronili kosiarki spalinowe i tak dalej, i tak dalej. Nie da rady tego tak szybko przełożyć. Rosja się nie będzie przestawiała. No i ciągle będzie to zapotrzebowanie, no i ta forsa będzie do nich płynęła. Oni nie będą podnosili produkcji, tak jak Biden ich błagał na kolanach, Arabię Saudyjską i wszystkich innych, żeby podnosili produkcję, no a wystarczy to, żeby wrócić do tego, co Trump zostawił i wszystko by było dobrze.
Ruscy będą mieli więcej pieniędzy do wydania, wszystkie z Zatoki Perskiej, wszystkie te królestwa będą miały więcej pieniędzy do wydania. No oni nie mają się jak tam przestawić na zieloną energię. No słońce mają tam, faktycznie mają, no ale gdzie ta energia? No tego prądu to nie da rady zapakować w statek czy w rurę. No to muszą być jakieś potężne, wysokonapięciowe linie transmisyjne i to wszystko musi iść przez kontynenty, przez kraje. To nie jest takie proste. I wszystkie te nieregulowane kraje będą produkowały i będą coraz bogatsze. OPEC, pomimo że jest błagany przez Bidena, żeby produkował więcej, nie chce produkować więcej. Oni po prostu chcą mieć więcej forsy i przy mniejszej produkcji. Przez ostatnie 10 lat, a szczególnie pod Trumpem, Ameryka wyprzedziła Bliski Wschód. Ameryka uwolniła się od Bliskiego Wschodu, od tej ropy, no bo były te wydobywanie łupkowe, było te wydobywanie normalnie ropy, gaz, to wszystko doprowadziło do tego, że Ameryka miała jakiegoś haka czy argument na wszystkie te kraje produkujące, a teraz już to zginęło i z takiego wolnorynkowego kapitalistycznego systemu energetycznego, to wraca do jednopartyjnych, czy muzułmańskich, czy sowieckich krajów. I Bliski Wschód i Rosja znowu zaczyna rządzić światem. No i polityka amerykańska tam po prostu znika. Zniknęła. No, ale znowu będzie coś, będzie działać. A Biden tego nie chce robić. Putin, najlepsza dla niego sprawa to jest to, że to wszystko może zacisnąć pięść na tej energii, no i naładuje ekonomicznie i politycznie Rosję, a obniży Amerykę. Długoterminowo zieloni po prostu marzą o tym, czy wierzą w to, że te kopalniane prędzej czy później zabraknie, no ale to nie jest kwestia dwóch czy trzech lat, nie jest to dwóch czy trzech wyborów prezydenckich. No i wszystko może się zmienić, tak? Wszystko się może zmienić, te wszystkie polityka środowiskowa, tak jak widać nawet w wypadku Afryki. Oni po prostu chcą tylko pieniądze. I tych pieniędzy zabraknie. Tych pieniędzy prędzej czy później zabraknie, nie będzie już podatków. Szczególnie, że w Ameryce już mało co się produkuje. Chiny wszystko produkują. No i nastąpi jedna bida. Teraz na pewno cała zima to będzie jedna wielka makabra. No i polityka Bidena 2022 już jest za rogiem. Są wybory międzyprezydenckie w listopadzie, tak, że będzie jedna wielka lawina i zmiana w kongresie. Także głosujcie na normalnych. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No głosujcie na normalnych, głosujcie za wszystkim, co myślicie, że powinno działać. Doświadczenie kilkuset lat pokazuje, co działa. Bidenowski komunizm nie działa. Wszystko to, co on się dotknął. Carterowi to zajęło 4 lata, żeby rozpierdzielić Amerykę, żeby były kolejki na stacjach benzynowych, żeby inflacja była 15%, oprocentowanie w bankach 20%. Biden zniszczył, co tylko mógł zniszczyć przez parę tygodni, parę miesięcy. Przekaz dla socjalistów amerykańskich, co głosowali na Bidena. No, jak zwykle się zapytam, naprawdę ciągle jesteście przekonani, że dobrze zrobiliście, że głosowaliście na tą marionetkę. No, jeżeli jeszcze ciągle myślicie, że dobrze zrobiliście, no to jest zastanawiające. Zdrowia dla normalnych.